Cześć moi drodzy, Krzysiek na kanale Krzysztof Garaż. W tym odcinku taki luźny odcinek letni. Wakacje są, nie ma co za dużo pracować. Patrzcie na tą drogę. To jest droga do mnie. Były takie zajawki, że nie chcę, żeby ktoś przyjeżdżał, bo wyglądało to strasznie tutaj na tej drodze. Także puszczę wam teraz fragmenty, co tutaj się działo na przełomie roku 21-22, grudzień. Co tutaj się działo? Taki filmik na te 30 parę stopni, które jest w tej chwili, żeby trochę ochłodzić atmosferę. A tu bruk już mój ładnie ułożony. Popatrzcie, co się działo w grudniu, czy tam styczniu tego roku, przełomu roku. No to zobaczmy, kochani, jak wygląda dojazd do mnie, moja chałupa. O, tu twardo jest. Tam pójdziemy zobaczyć, bo tam ktoś utknął. Po co tam pojechał, to nie wiem. No, mój kamień wywalony. No i tu już jest gorzej, nie? No bo tutaj już jest głęboko. Się nie da przejechać już. A z tej strony pod bramą, tu gdzie się wjeżdża, no taki niestety dojazd jest do mnie i chyba tu już nie będę zapraszał w tym roku nikogo. Lekko było. Ja tu nie mogłem wyjechać zimą, to były takie kolejne tyłem. Zajebioza. Kurwa rzeźnia, nagrywam to, bo się może przydać. No widzicie, idziemy zobaczyć ten samochód. Niepotrzebnie tam wjechał, aczkolwiek zimą, jak było zimą. Parę dni temu, tam przy początkach grudnia, jak tak przymroziło. Czekajcie, żebym się tutaj nie wyjebał w coś. Idziemy zobaczyć, co tam się stało. No tutaj słupki stoją, kurczę. Niepotrzebnie. Jak on tu się pchał. Ja tu swoją Superbę chciałem przeskoczyć, nie? Jak było mroźniej, ale na pewno nie teraz. Bo to szkoda już, aż na takie rzeźnie to szkoda samochodu. Taki film też kiedyś gdzieś puszczałem, Wojtek jechał, mój kolega. I tam się wbił Oktawią. Ale to była po prostu zima i tam śnieg się pojechał miedzą. I wpadł. Boże, zobaczcie. A bo tutaj nie wspomniałem, bo to tak nie było, po prostu rozkopali kanalizę, tutaj kopali i zostawili, o tu jest to studnia, przez to się wlewa, przez te dziurki wszystko to błoto wierzchem. Dobra, idziemy dalej. Ja wiem, że tutaj kurwa, nie przejdę tu zaraz. Ta koparka powinna przyjechać. No ale... Nie mogli go wyciągnąć stąd. Już tu widziałem parę akcji, sam też osobiście wyciągałem. Sam byłem wyciągany kiedyś.
Ale dlaczego oni nie mogli go wyciągnąć? Może nie mieli za co? Może nie ma kości ucha? No widzicie, no tak to wygląda, no. Jeździć, ja bym tu przeleciał, ja bym to wziął bokiem, całkiem kołem po tamtej stronie i bym to przeleciał. Ale szkoda, no kurczę, szkoda. Tu ta studnia tak wysoko będzie? Tak wysoko ma tu być droga? A co tu biega? Fuck. O kurwa, wpadłem. No i widzicie, tak to wygląda. Dlatego nie zapraszam nikogo do domu. Chyba już. Dopóki to nie zmarznie, albo no z tamtej strony można wjechać, tak? No ale też po tym błocie i po tym syfie. No tak to musi być traktor jakiś, kurde. Traktor albo ta kopara, pyk. Go wyjmie, tylko jak on tu wyjedzie tyłem, nie wyjedzie, do przodu go trzeba wyszarpać. Dobra, idziemy. No tak to widzicie wygląda, no nie będę więcej filmował. Tak to widzicie wygląda. O, piękne słoneczko w końcu w grudniu. No wcześniej takie coś nasypali. To i to piaskiem. I tam kawałek, no wiadomo, bo to się nawlokło. Ale zrobili to tylko tu równo do mojej bramy mniej więcej. Więc wiadomo, że tu od strony pola to się zaraz zajebało. O, rzeźnia. O, tu? No, nawet tutaj to wszystko zaczyna wchodzić do siebie, nie? No nie. Moja droga do domu. Przejadę czy nie? Tutaj jeszcze przejadę. Ale zobaczcie na to. Nie wiem, czy to trzeba rozpędem, czy nie. No, damy radę? Kurwa! Chłopczyk! Yeah. SP cały czas mruga. No i co? Da się, da się. Chodźcie coś zobaczyć. Zastanawialiśmy się, dlaczego koła mi biją. Ile tego jest? jadę w trasę i żeby mnie nie wkurzało powyżej 120. Super, nie?